nightmare. Cześć, jestem Piotas5, witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play Amnesia Custom Story. Dzisiaj zagramy sobie nowego customa Alma, ale przedtem chciałbym zobaczyć, co się stanie, kiedy zakończymy poprzedniego customa w trochę inny sposób, czyli zamiast zabijać tego tam gościa z tyłu, to pójdziemy sobie w drugą stronę i dołączymy się jakby do niego, tak z ciekawości czystej. Część z was prosiła mnie też o to, żebym takie coś zrobił, więc może wykorzystam okazję. No, na grubasie. Ha. Nie no, bez jaj. O, fuck, ja się przestraszyłem. Boże święty. Na sam koniec. O. Grubo. Także dziękuję za, że oglądaliście. Jakie to było głupie. Dobra, ale przynajmniej znamy drugie zakończenie tego dzieła całego. A teraz żeby nie przedłużać, odpalmy sobie Almę. Alma. You are Alma. It's not horror, it's the storyline itself. So if you are looking for a story with jumpscares and the classic you don't know who you are, you must escape storyline, this is not for you. A może spróbujemy po prostu. Jaki jest cel wypuszczania niehorrorów do gry, która się zajmuje horrorami? To dla mnie to jest niepojęte trochę, ale... Nie, no nie zaczyna się wcale źle. Jeżeli chcecie jumpscare'ów i strachu, to nie znajdziecie ich tutaj, ale mam jakieś dziwne linie na ekranie. Albo to oczy mi się dają po prostu. Znowu. Fuck, co się dzieje w ogóle? Ale wszędzie mam takie linie. Pora odstawić kompa. Dobrze. Spoko. Nie mamy nic na razie na starcie. No to standardowo. Why did the daddy look? Lock me in here. Was it because I accidentally dropped the teapot in front of our guests? I did not mean to be clumsy. Please, daddy, let me. Stary nas tu zamknął. Spoko. Zazwyczaj. Nie, jednak nie. Słuchajcie, jeden odcinek, dwa. Jeśli będzie nie tak, jeśli custom będzie słaby, nie przedłużamy tego. Od razu wyłączam po prostu, w sensie kończę odcinek i więcej się już do tego nie wraca, ok? Bo nie ma sensu tracić czas na słabe customy. O, 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 o. Widzicie, nie jest tak wcale źle. Już wiem, co się dzieje. Needle. Swoją drogą, ktoś tu musiał być wcześniej, skoro tam ukrał igłę. Tada. Okej. Okay. Wyszliśmy sobie z pierdla. Wchodzimy do drugiego. Bo jak grać to na pełnej. Tu coś znajdziemy? Wypad z tym. Góra. Szafki. Nie, nie ma szafek przecież, co ja pierdolę. Ale biec też nie mogę. Okej, okay, mogę już biegać. Dobra. Nie, już znowu nie mogę biegać. Chyba się zmęczyłem albo coś. Twórca mapki napisał, żeby nie raszować. Na bombsite. Laudanum. Miodzio. Coś jeszcze? Nie? Wszystko. To wspaniale. Lepiej się nie dało. Czyli jeśli dostałem laudanum, to znaczy, że mogą tu być jakieś potwory. Byłoby miło. No, dziennik. Nie marnujmy czasu. O, mogę biegać. Lewo. Zawsze zaczynamy od lewej.
Jedziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie, jednak nie. Się pójdziemy sobie prosto. Mam nie raszować, dobra, nie będę biegał. Czekaj, terroryści już wyszli z bazy. Olej, dobra, spoko. Olej do lampy, której nie ma. Ciach, nic. Zobaczymy, co z tym customem będzie ciekawego. Bardzo mnie to ciekawi. Tu coś jest pod łóżkiem. Węże, dobra. O! O, się przestraszyłem, tam są kraty otwarte, a nie człowiek. O, fuck! O, się przestraszyłem teraz. No, sorry, nie mogę teraz odebrać wiadomości na Facebooku, przykro mi. Jeszcze 10 minut. Powiedzmy 15. Okej. Okay. Koniec customa. O, ładnie ktoś to zrobił. Wow, naprawdę ekstra. Ktoś się postarał, voice acting jest nawet spoko. Ciekawe, czy kto skądś jest. Nie, no musieli to nagrywać, nie? Jakieś te dialogi, żeby to. Co to za. Aha. Ej, patrzcie, już jest dobrze, już dostałem dwa oleje na start. Dwa oleje. Dwie butelki oleju. Słoiki. Trzeba tutaj dokładnie przeszukiwać wszystko. Pod łóżkiem może być jakiś. Jakiś właz. Nic tu nie ma. No to dobra, to musimy iść inną drogą w takim razie. W prawo, nie? Bo tutaj było prosto, to teraz idziemy sobie w prawo. A w prawo jest kuchnia. To pewnie tak nie będzie kuchnia, ale. Ej, ja naprawdę nastawiłem się, że tu nie będzie nic strasznego i tak teraz trochę kurczę. O, oh, fuck. Mogłem się bardzo mocno pomylić. Nie lubię takich akcji. O, oh, fuck, co to było? Ej, dostałem czymś w głowę. Coś spadło na mnie z półki. Czemu? Nie pierdolać. Z tyłu coś jest? Nie, nic. Mogę to przesuwać, czyli może muszę gdzieś wejść wyżej. Ja nic nie widzę. Trzeba analizować sytuację. Oj, sekunda, drapie mnie coś. Trzeba analizować dobrze sytuację w takich grach, bo można przegapić wiele rzeczy. Ale wydaje mi się, że nic nie przegapiłem. A, jeszcze jedna rzecz. To gówno. Tutaj, jak się to rozbije, to czasami w środku są. Są rzeczy. Czekajcie, tak szedłem. Czyli teraz w lewo, standardowo, naszym schematem będziemy się poruszać. Ja tu nic nie widzę. Łóżko. Na czymś leży, ale na czym? O, na wiadrze, w którym nic nie było. No szkoda, przydałoby się jakieś. No właśnie, co by się przydało? Lampa by się przydała, albo jakaś latarka. Kolejne cele. Tych cel jest strasznie dużo tutaj. No dobra, ważne, że zamknięte. Jak coś jest zamknięte, to przynajmniej wiesz, że nie musisz na tym marnować swojego cennego czasu. O! Fuck, co jest? Pająki? Dosyć, cofam się. Nie chcę pająków, dziękuję. Tinderboxów jak zwykle multum. Nie wiem, czy tak trudno jest postawić w skrypcie gdzieś butelkę z olejem. Łatwiej to zrobić z Tinderboxem, czy. Dobra, zapalmy sobie co. Nie, no bez jaj. No kurde, grubo się zaczyna.
The Things in the Night nie miał takich akcji jak to. A autor mówi, że to nie jest straszne, nie? To jest... Wow, co jest grane, aż mnie wszystko drapie z nerwów. Zjem sobie ogórcik w tym czasie, zanim... Trzeba to wymieszać na tym. No, tak... Fuck, nie teraz, nie jedz, piątek, jak to się takie rzeczy dzieją. A, on jest tak blisko. Poczekajcie na Facebooku, nie piszcie do mnie teraz. Please. Gram, nie widać. Fuck, co jest? Trzy lata później. Dobra. Stary, wybacz, ale ogórciku musiałem. Aha. Dałem mu miotę, może odleci. O, w mordę. Naprawdę, nastawiłem się, że będzie luźno, a tu już druga akcja jest, która dosyć ciśnie. Trzeba będzie przełączyć trochę tryb. Trzeba się będzie bardziej skupić na potworach jednak mimo wszystko. Może być... Uff, och, nie. Jest tak blisko, nie? Tak słychać go w słuchawkach to najlepiej się gra w takie rzeczy, bo słychać wszędzie w koło. Ja pierdzielę. A nie mam 7.1 ani 5.1 słuchawek. Głośniki to i mam, ale kurczę, to nie mógłbym sobie pograć w horrory na głośnikach, bo to nie mieszkam sam, to bym hałas tylko robił bez sensu. A fajnie byłoby zagrać na takim systemie dobrym. 7.1 powiedzmy. O, narobić sobie takiego efektu. A 7.1 jest zajebiste. Trzeba mieć warunki do takich rzeczy, ale... Pięknie. Prison key. Nie będę marnował. Nic nie widzę, halo. Dobrze. Jednak będę marnował. Od razu lepiej, dziękuję. Kiedyś mówiliście, że on zabiera Stefano ze sobą. Ale czy wtedy nadal byłbym piątasem 5? Nie byłbym. Dlatego wracamy bez nikogo i bez niczego. Prison key. Do czego my możemy mieć prison key potrzebny? Tam są jakieś wiem do czego. O, jaki boost w ogóle ze schodów. Lewo było zamknięte. Tak. Tak, tak, postęp, robimy postęp. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No dobra. Zamknięte, ale tym razem wiem, gdzie patrzeć. Jak się człowiek przyzwyczai do customów, już do grania, do tego trybu gry w ogóle, to się patrzy na wszystkie już dziwne miejsca. Jeśli myślisz, że gdzieś nie może być klucza, to tam na pewno jest klucz właśnie. Okej, okay, no robimy postęp jakiś. Ale fajna jest ta mapa zrobiona. To nie jest nic skomplikowanego, w zasadzie na razie idziemy od punktu do punktu, ale... Kurczę, nie lubię takich skomplikowanych, dziwnych... customów typu właśnie The Things in the Night, bo mnie to męczy strasznie granie w takie coś. Nie, no, trzeba czuć przyjemność z grania, a nie kurczę męczyć się przez 28 odcinków i oglądać połowę z nich w sieci, żeby zobaczyć co trzeba robić. Rakieta do tenisa, zajebiście, to kiedyś te mieli takie rzeczy?
Farapowa jest napisane z tyłu, widziałem. Obrazy, nic, kominek, na kominku jest to, rozbić. W zasadzie nic tu nie ma ciekawego. Po co ten pokój w takim razie? W pokoju jest szafa, to by oznaczało, że należy wyjąć dywan z szafy i przygotować się do ucieczki przed potworem. Dobra. Słyszałem jakieś te kroki. Podoba mi się ten autoducking, jest zajebisty. Jak to się dobrze już ustawi wszystko, to naprawdę przydaje się takie coś. I finally finished my new formula and decided... Obiecuję, że będę czytał wszystkie kartki teraz. Będę najwyżej to wycinał, ale muszę to czytać, bo nie będę wiedział, o co chodzi. Test it on prisoner number and if it seems like he's slowly losing his eyesight. If... Ej, to jest grubo. Ogólnie chodzi o to, że gość eksperymentuje sobie na więźniach i jakby jesteśmy jednym z tych więźniów i on mówi, że udało mu się stworzyć formułę, która usuwa zdolność widzenia i gdyby tak udało się zrobić formułę, która coś daje, to może dałby tej żałosnej dziwce Almie zdolność mówienia. A grubo. Pojechał po bandzie. Conclusion. The most effective way to kill someone is to do like this number 3 seconds. Czekaj. Okej. To był gruby tekst. Naprawdę. Gość to jest jakiś maniak w ogóle chyba i... Nie wiem. Nie wiem, ale jedzie po bandzie. Jest 18 minuta nagrywania. Zamknięte drzwi. I... Dwoje innych drzwi. O Boże Święty, znowu korytarz. O matko. Tworzy nam się mały labiryncik. Co to jest? Let the bodies hit the floor. Uuu, koła zębate. Ale jak ciężko w szuflady się otwiera. Czuć... Tu jest Stefano prawdziwy, bo on był złoty. Dobra, lecę dalej. O, już w dupę. O nie. O fuck, to jest to... Fuck, to jest wszystko... Shit. Miał być. Się zorałem. Ja pierdzielę. Gdzie jest teraz jestem znowu? Nie wiem, spoko, jesteśmy w jakimś domu, jakiegoś pedała, który, kurczę, nie wiem, torturuje ludzi w ogóle i obcina im kończyny. Nie mogę skakać, biegać, nic, czyli to jest część jeszcze jakby skryptu. No gdzie jest piątasem? Takie numery, za dużo grał. Frisbee. Dobra, wydostajemy się stąd. Gdzie jestem? Gdybym wiedział, gdzie jestem...
Nie wiem, tędy wyjść? Nie, nie możemy tędy wyjść. Są drzwi. I na górze jest jakiś korytarz jeszcze. Fuck. Dobra, tu wejdę. O! Shit! Nie mogę iść, utknąłem. Co jest grane? O shit, o shit, jest... O kurde, ten pedał mnie oszukał. Co za kretyn opisał opis do tego customa. To było tak specjalnie chyba. Napisał, nie skupiajcie się na jumpscare'ach, bo mało jumpscare'ów jest w grze. Skupcie się na historii, która jest pięknie opowiedziana. Naprawdę. Dobra, minęło 21 minut. Przeczytamy sobie notatkę w przyszłym odcinku. O, mam jakąś... O, możemy sobie odpalić to w tym. Dobra. Nie, to masakra jakaś. Podoba mi się custom na razie. Aha, właśnie, jeszcze ktoś z was wspomniał, żebym oceniał customy po przejściu. Czyli jak skończymy sobie Almę, to... To dam ocenę w skali od 1 do 10 i... Taki sobie ranking zrobimy, także komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.